Także dzisiaj rozprawiamy, już nawet nie wiem, czy to środa, czy czwartek, mówią, że środa, dobrze, niech będzie środa, o szpicu czapy rzymsko-łacińskiego biskupa. Biskupa Rzymu. Proszę bardzo. Śpiewany jest hymn. Niech Kościół Święty z radością oddaje chwałę Pawłowi. W Ewangelików nie ma, prawosławnych nie ma, świadków Jehowy nie ma. A im więcej kaszlą żebracy tu w Warszawie, no bo to przecież żebracznica wielka, im więcej chcą, im więcej kaszlą, tym więcej chcą. A Biblia w śmietniku ląduje, proszę Państwa. Co ląduje w śmietniku? Co ląduje w śmietniku? Każdy mieszkaniec Warszawy chyba zauważył, proszę Państwa, że ląduje w śmietniku. Proszę bardzo, co ląduje w śmietniku? Chrześcijańskie pismo greckie. Lądują. Niech będzie cześć Chrystusowi, tak. Ojcu z Duchem Najświętszym. I rozdają gedonici i się je wyrzuca. Czyli te sory i to okej. Okay. I palenie fajki, o czym dzisiaj też wspominamy, bo to wszystko jest jednego dnia. To oszust chrystyczny specjalnie i celowo, żeby odwrócić uwagę. Anglii przecież oni tu nigdy nie podrobią, ani książąt. Żebracy, którzy sami nie wiedzą, w co wierzą, najprędzej w nic nie wierzą i żebrać mogą nie tylko pod kościołem, ale mogą jeszcze żebrać pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, co gorzej, bo jeszcze jak ktoś jest patriotą, no to żebrze tam u siebie, prawda? A jak aby pieniądze, to gdziekolwiek i pod rotundą żebrzą też. Proszę popatrzeć, co, jak w tej żebracznicy wielkiej się dzieje. Jacy ci żebracy są oceniający, jacy ci żebracy są kąśliwi. Spotkałam wczoraj przy Filharmonii tutaj warszawskiej od Marszałkowskiej, idąc, takiego pana aktora ze szkoły Zelwerowicza. Taka choroba tutaj, że jak choroba jest na żebranie, na głupotę, to on właśnie mówi, czy jestem aktorką, czy jestem aktorem. No i tak sobie żeśmy pogadały z tym facetem. Powiedział, że do internetu wrzucił ptaka z paskami, ale te paski nie weszły do internetu. Śpiewany będzie psalm. Antyfona, najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. I psalm 116. Ufność miałem wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, o Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. I drugi, następny psalm, 126. Antyfona, ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz swój los, o Panie. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą płacząc, niosąc ziarno na zesiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oh,
Także proszę Państwa, zimno w kościołach, mają gołębie pod sufitem, że tak powiem, latają. Także dzisiaj, proszę Państwa, rzecz o tubie biskupiej czapy. U baciuszek, u prawosławiu, czy gdzieś tam są inne czapy, a u tych katolickich, rzymsko-łacińskich, a tutaj tylko są tacy, są spiczaste. I Państwo widzą, że cały ten system moherowy jest podzielony. I ponieważ właśnie dlatego, że jest podzielony, to choćby z tego powodu się rozpadnie. Ludzie nie przyznają się do kościoła katolickiego. Ludzie nie chcą chodzić na msze. Nie chcą chodzić chętnie na tę msze. Nie są skłonni chętnie chodzić na tę msze. No tak więc, skoro nie chcą chodzić chętnie, z własnej nieprzemyślonej woli na tę msze, to gdy ktoś ich zmusza, zachęca, a proponuje, to jest wszystko polityka. Tu nie ma żadnej wiary, nie ma żadnej wiary w Boga. I choćby ze względu na ten ateizm, a że pałac kultury Stalina i Lenina dominuje w centrum Polski, a tutaj w centrum Warszawy dominuje, panuje, to świadczy o tym, że Warszawa jest podzielona. System moherowy jest podzielony i dlatego się nie rozpadnie. Biblia mówi, że dom, który jest podzielony, choćby na dwie części, to już nie będzie trwał, się rozpadnie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas... Także radio Koncita mówi na temat Ojca Boga Jehowy bardzo dużo. Jahwe, ten, który powoduje, że się staje. U Żydów zawsze był to Bóg ognia, wiatru, wiania, dziania, stawania się i powodzi.